Dawno u nas nie było IKEA, ale wysłali nam taki oto mały zestawik żarówki E27 ze ściemniaczem, takiej fajny na początek smart home, więc stwierdziliśmy, dobra, pokażemy Wam w ramach początki smart home, jak wygląda taki mini zestaw z żarówką IKEA, który może sobie każdy kupić w dowolnej IKEA, no i zobaczyć, czy to ma sens, jak działa, o co w tym chodzi. Zapraszam. Zestaw, który dzisiaj mam na testy, to jest zestaw żarówki E27 razem ze ściemniaczem, które są już wstępnie sparowane, więc nic z parowaniem nie będzie potrzeba robić. Działa to albo po prostu za pomocą przycisku i będziemy mogli sobie za pomocą przycisku ją ściemniać lub rozjaśniać, oraz korzystając z aplikacji Home Smart od IKEA możemy ją dodać właśnie do tej aplikacji i sterować już w samej aplikacji IKEA, a potem w asystentach, na przykład w HomeKicie. Wyciągam zestawik i pokażę Wam, jak on wygląda. Opakowanie takie samo jak zawsze u IKEA. Żarówka jak wygląda, każdy widzi. Po prostu zwykła żarówka LEDowa z gwintem E27. Mam tutaj baterię IKEA, a także sam ściemniacz. Potrzebuję malutkiego śrubokrętu, więc już po niego idę. Dobry zestaw z Xiaomi zawsze się przyda. Potrzebuję maleńkiego krzyżaka, żeby to sobie otworzyć. Proszę bardzo. Wsadzam do środka baterię. Trochę nie rozumiem, dlaczego IKEA po prostu nie wsadzi tej baterii i nie da takiego papierka, który trzeba wyciągnąć, żeby ona zaczęła działać. Jak dla mnie lepsze rozwiązanie, częściej wykorzystywane, a tutaj musimy mieć naprawdę maleńkiego krzyżaka, żeby sobie to otworzyć. Ale proszę. Ściemniacz może po prostu gdzieś leżeć, ale też mamy do niego taką obudowę, którą możemy przykręcić w dowolnym miejscu. Jest magnetyczna, więc możemy go ściągać albo dać taśmę 3M na stałe, jeżeli chcemy to zrobić. Tutaj mam swoje rozwiązanie do testowania żarówek. O, jak pięknie. Mam ściemniacz, który już jest wstępnie sparowany. Mogę ją łączyć, wyłączyć. Łączyć z powrotem, a jak przytrzymam, to ona się rozjaśnia do takiego mocnego światła, a w drugą stronę ściemnia. Więc jak widzicie, co jest fajne, od razu mamy to wszystko sparowane, więc nie musimy się martwić tym, jak to zrobić, a parowanie w IKEA nie jest bezproblemowe. Z takim jednym ściemniaczem możecie mieć do 10 urządzeń sparowanych. Potem już nie będzie to dobrze działać. A teraz przejdźmy do aplikacji IKEA Home Smart, gdzie pokażę Wam, jak ta żarówka tam wygląda. Aplikacją do sterowania żarówką jest IKEA Home Smart. Musimy mieć też bramkę Home Smart. Jeżeli chodzi o parowanie, to nie jest ona ani przyjemna, ani łatwa, ani tym bardziej szybkie, więc Wam go oszczędziłem. Moja żarówka ma numerek 60. Każde nowe parowanie żarówki to jest nowy numerek. Nie mam 60 żarówek w domu, ale mam dużo razy podłączane moje żarówki w domu. Co mogę zrobić w aplikacji? Grupa 6 to jest tam, gdzie automatycznie ją dodało. Mogę wyłączyć światło albo włączyć. Mogę też posterować jej jasnością. Później mogę sobie dodać sceny. Nie mam tutaj scen, bo mam je wszystkie w HomeKicie, ale zróbmy sobie jakąś testową scenę i dodajmy urządzenia. Tą żaróweczkę, proszę. I ona ma się włączyć, na przykład tutaj mamy 70% jasności, mogę zmienić na 47% jasności. Proszę, tak będzie działała ta scena. Czy jak ja ją teraz wyłączę, jak kliknę scenę testową, proszę, włączyła się na 47% jasności. Jak ją dam na maksa, kliknę scena testowa, ponownie wróciła do 47% jasności. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą aplikację, to trochę tyle, bo tutaj nie ma szaleństwa. Możemy jeszcze dodać tutaj pewne integracje, bo możemy mieć tu asystenta Google, Alexę oraz HomeKit. Mamy to wszystko. A poza tym możemy tutaj porobić sobie takie grupy świateł, czyli na przykład możemy tą żarówkę sparować z kilkoma innymi, nazwać je pokojem i wtedy one wszystkie będą reagowały jednocześnie. To jeżeli chodzi o samą aplikację. Teraz przejdźmy do asystentów. IKEA ma wsparcie dla trzech głównych asystentów. Dla Siri, Alexy oraz Google'a. I pokażę Wam sterowanie tym światłem za pomocą każdego z tych asystentów. Zacznijmy od HomeKit. Więc mam tutaj na samym dole Living Room Tradfri. Możecie zobaczyć. I tu jest opis tej żarówki. Znowu mogę sobie sterować jej jasnością. Mogę ją wyłączyć. Potrzebowała sekundy. Mogę ją włączyć. I mogę ją dodać do wszelkiego rodzaju scen automatyzacji, które mam w domu. Ja mam te żarówki w kilku miejscach, aczkolwiek je dziesiątki. Tam mam te różnego rodzaju automatyzacje. Działają różnie. To jest takie moje doświadczenie z IKEA. Mogę głosowo ją wyłączyć. Teraz użyjmy innej koleżanki. Turn off IKEA bulb. Nie zrozumiała tego. Turn off the lights in the living room. Siri zrozumiała. Jeszcze raz dajmy szansę Aleksie. Turn on all of the lights. No proszę. Nie zrozumiała tamtej IKEA, ale jak już mówimy o świetle, to jej się udało. A jeśli chodzi o Google Home, to już przeniosłem się do aplikacji. Żarówka jest wyłączona. Widzicie na dole, że mam żarówka. Gdy kliknę włącz, to ją włączę. Mogę też sterować jasnością. Czyli mam te takie podstawowe opcje w każdym z asystentów. Z kwestii jeszcze czysto technicznych powiem tylko, że ta żarówka działa po ZigBee, dlatego potrzebuje bramki, czyli sama w sobie nie jest w stanie się połączyć ze światem zewnętrznym, nie jest żarówką Wi-Fi. Jest przy okazji też mniej zasobożerna. Ja osobiście o wiele bardziej wolę ZigBee, bo działa ono zdecydowanie szybciej, stabilniej. No i tak jak wspominałem, jest mniej zasobożerna niż na przykład Wi-Fi, mniej zawodne niż Bluetooth. I zawsze jeżeli urządzenia działają w tym protokole, to ja jestem za. To jest dobry zestaw na początek. Jeżeli chcecie mieć inteligentne światło, które możecie sobie zarówno posterować takim przyciskiem, jak i chcecie mieć aplikację, jak i Home Smart, i chcecie też mieć integrację z każdym z asystentów, bo nie jesteście pewni, czy chcecie iść w stronę Alexy, w stronę Google Home, czy w stronę Siri i HomeKit, to taka żaróweczka jest idealna. Możemy ją dopiąć do wszystkiego. I tak naprawdę to jest tyle. Naprawdę prosty, podstawowy zestaw, który może Wam rozpocząć zabawę z Waszym smart home. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dzięki wielkie za jego oglądanie i do zobaczenia.